Futbol amerykański w Stanach Zjednoczonych to nie tylko dyscyplina sportowa. Przez blisko 150 lat historii wykształciła się cała kultura zbudowana wokół wydarzeń na boiskach. Od cheerleadingu przez pokazy pirotechniczne i występy największych gwiazd show biznesu, tak obecnie wygląda Liga NFL, skupiająca największe sławy futbolu amerykańskiego. W internecie popularność takich filmów jak ten bije na głowę muzyczne klipy, a sama strona poświęcona lidze to multimedialny kolos, promujący dyscyplinę w każdym jej aspekcie. Futbol amerykański pojawił się w Polsce w 1999 roku. Wtedy powstała pierwsza drużyna w Polsce, Warsaw Eagles, no ale to wtedy jeszcze była taka, można powiedzieć, koleżeńska inicjatywa. No, miałem przyjemność być jedną z kilku osób, które organizowały ten pierwszy klub. Więc przez wiele lat spotkania były bardzo nieformalne. Granie gdzieś w parku, można powiedzieć. Dopiero w 2004 roku powstała druga drużyna, a dopiero od 2006 roku zespoły zaczęły się uzbrajać, czyli to właśnie drużyna z Wielkopolski, drużyna warszawska Warsaw Eagles. I w 2006 roku został rozegrany pierwszy mecz futbolu amerykańskiego w Polsce, turniej międzynarodowy zorganizowany na warszawskim OWF-ie, w którym Warsaw Eagles, Fireballs z Wielkopolska i te drużyny mierzyły się z Solar Gold Diggers, drużyną duńską, i z Pardubice Sami, drużyną Czech. Wielkie brawa, patrzymy tuż przed linią pierwszej zagrywki. Grałem jako defensywny liniowy. Moja przygoda ze sportem rozpoczęła się w 2005 roku. W wieku 17 lat na trening zaprosił mnie kolega z klasy. Na początku nie wyglądało to tak jak teraz. Graliśmy na bocznym boisku na AZS-ie. Mieliśmy tylko piłki przywożone ze Stanów. W 2006 pojawił się sprzęt. Zakupiliśmy sprzęt z Niemiec. No i zaczęliśmy grać, tak? Pierwszy turniej w Warszawie, potem pojawiła się liga. Nazywam się Tomek Piskała, gram w drużynie Warsaw Spartans na pozycji linebackera, druga linia obrony. Kiedy ja zaczynałem grać w futbol w Polsce, dopiero tworzyła się druga liga. Z nami dołączyło parę nowych drużyn. To był ten moment, kiedy futbol zaczął się tak naprawdę na dobre rozwijać. Wtedy było kilkanaście drużyn. Natomiast teraz już są trzy ligi w wersji 11-osobowej plus jeszcze liga ósemek, taka liga rozwojowa dla nowo tworzących się drużyn. Tych drużyn jest coraz więcej, obecnie około 50, i tak naprawdę co miesiąc słychać, że jakaś nowa drużyna powstaje, więc widać, że to się mocno rozwija. Różnica między tymi drużynami to przede wszystkim wynika z tego, kiedy futbol w danej miejscowości się w ogóle pojawił. Drużyny, które grają po 5-6 lat, to są zazwyczaj te drużyny, które zaczynały w miarę wcześniej, i stąd też jest ich obecność właśnie w tych wyższych ligach. Natomiast im później drużyny dołączały, tym bardziej tworzyły się kolejne ligi i jakoś tworzył się ten cały system rozgrywek. My gramy z 60 chłopakami, którzy stają się rodziną. To nie jest sport, do którego można przyjść i odejść. Tutaj trzeba trenować 8 miesięcy, żeby zagrać 4 miesiące. Sponsorem programu była Polska Liga Futbolu Amerykańskiego, organizator meczu, który 15 lipca zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie.